Księże arcybiskupie, ja chciałem się zapytać o taką rzecz. W latach 70. był proces, w którym za śmierć Annę Lizę Michel w Niemczech sąd skazał matkę i dwóch księży na jakieś tam kary, natomiast żadnych dowodów jakby opętania i próby zaradzenia temu nie chciał przyjąć. I teraz Annę Lizę Michel po prostu no, odeszła, mimo prób nie można było tych diabłów z niej wypędzić, ale ona przyrzekła Matce Bożej, że się poświęci za jakieś tam dusze, które powiedzmy no, były w piekle czy cierpiały, nie wiem. W każdym razie chodzi mi o to, czy Annę Lizę Michel jest w niebie? Jeżeli Matce Bożej zawierzyła, bo tu ją nie uratowano, mimo prób. Oczywiście sąd, no już nie będę komentował, jak postąpił, bo to było nieuczciwe, absolutnie, przepraszam. Ja nie znam tej historii, nie pamiętam tym bardziej szczegółów. Trudno mi wprost do tej sprawy się odnieść. Mam tu natomiast, jak rozumiem, postawione mi pytanie, problem z cierpieniem duchowym, z opętaniem, z kimś, kto chciał cierpieć dla zbawienia innych i zawierzył Matce Bożej. Jeszcze to pytanie, czy jest w niebie. Pan Bóg wie, czy jest. Natomiast głęboko wierzę w to, że jeśli ktoś zawierzył Matce Bożej i dał się jej prowadzić, to na pewno przez nią nie został opuszczony. W to głęboko wierzę. Na nic innego nie potrafię, nie mogę odpowiedzieć.